Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam. Przyjechać i spędzić z nami piknik patriotyczny. Przegrywała nam orkiestra pana Henryka Dudziaka ze szkoły, w zasadzie z zespołu szkół imienia księdza Antoniego Kwiatkowskiego. Także dziękujemy serdecznie orkiestrze. Bardzo mnie cieszy fakt, że ten czerwcowy, upalny dzień wybrali się Państwo na nasz piknik, aby wspólnie z nami w gronie trochę większej rodziny spędzić swój wolny czas. Cieszy nas, że przybyliście do tej historycznej już Alei Kasztanowej, aby spotkać się z lekcją historii naszej ojczyzny, naszymi gośćmi, wysłuchać wspomnień najstarszych bohaterów, jak i komentarza naszej najnowszej historii. Historii, która dzieje się już z naszym udziałem. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest integracja międzypokoleniowa, dlatego też cieszymy się, że jest z nami najmłodsze pokolenie, bo to dla nich powinniśmy organizować takie spotkania, aby ich uczyć patriotyzmu, miłości do ojczyzny i historii naszego kraju. Jak już wspomniałam, są z nami znakomici goście. Miło mi powitać wojewodę lubelskiego, pana Przemysława Czarnka, dziękujemy serdecznie, że znalazł Pan czas, aby spotkać się dzisiaj z nami. Jednym z celów naszego patriotycznego pikniku jest integracja międzypokoleniowa, o której już wcześniej wspomniałam. Dlatego też miło jest nam gościć naszych najstarszych bohaterów, świadków i uczestników naszej często krwawej przeszłości. A nasze zaproszenie przyjęli Jan Duda, pseudonim Różycki. Przyjedzie za chwileczkę, jest już w trakcie drogi na nasz piknik. Jan Jabłoniec, pseudonim Fiat, jest obecny. Tadeusz Kołut, pseudonim Giewont, też dojedzie. To są żołnierze z oddziału Skoka i Zapory. Są też z nami Wilczęta, dzieci żołnierzy niezłomnych, Urszula Gierszon. Chwilowo też nieobecna Ewa Szalecka, Adam Broński, Marek Franczak, Wojciech Goliński i Adam Łukasik. Ale moi drodzy, to jeszcze nie wszyscy dzisiejsi goście, bo jeszcze mamy, na pewno znacie Państwo z programów telewizyjnych i książek, pana Tadeusza Płużańskiego. Pana Henryka Pająka. I również gościa, który jest gościem dzisiaj, też bym powiedziała, bardzo szczególnym, pana Mariana Kowalskiego. Są również z nami, moi drodzy, przedstawiciele rajdu katyńskiego. Panowie, pokażcie się. Nie. Którzy co roku odwiedzają groby polskich oficerów zamordowanych w Katyniu i Miednoje, a ostatnio również miejsce katastrofy smoleńskiej.
Witam serdecznie przedstawicieli instytucji państwowych, szkół, a w szczególności mieszkańców Zaraszowa i okolic. I tutaj poniżej przedstawię bardzo króciutko program naszego dzisiejszego spotkania. Wystąpienie pana wojewody Przemysława Czarnka i za chwileczkę pan wojewoda, myślę, że parę słów nam tutaj powie, krzepiących. Następnie występ zespołu Henryczki, orkiestry, która już się przed państwem zaprezentowała. Następnie występ dzieci ze szkoły podstawowej w Zaraszowie, które zostały przygotowane przez panią Krystynę Pruś. I później bardzo bym powiedziała taka troszeczkę poważniejsza część, a mianowicie wspomnienie Urszuli Gierszon o swoim ojcu, wywiad Ewy Szaleckiej z kombatantami, prelekcja pana Tadeusza Purzańskiego i wystąpienie pana Marka Kowalskiego, a na zakończenie Mariana Kowalskiego, przepraszam, a na zakończenie recytal pieśni patriotycznych przygotowany przez uczniów tutejszej szkoły podstawowej i pana Marka Trzcińskiego. Serdecznie jeszcze pana Marka Wojciechowskiego, bo koleżanka chyba nie miała napisane. W związku z tym witamy serdecznie. Teraz prosimy o głos pana wojewody. Tak, proszę państwa, było powiedziane w programie, że to ja mam teraz występować, więc pozwólcie państwo, nie na parę, bo parę słów to trochę... na kilkadziesiąt przynajmniej zdań na temat tego, co nas tutaj gromadzi. Bardzo serdecznie dziękuję, to po pierwsze, za to, że możemy dzisiaj razem spędzić w tej pięknej Alei Kasztanowej to popołudnie. Ja co prawda dość krótko, bo jeszcze do Radzenia Podlaskiego muszę jechać, ale z wielką przyjemnością tu przyjechałem na piknik patriotyczny. Proszę państwa, patriotyzm to jest sprawa wagi narodowej dzisiaj. Nie ma co do najmniejszej wątpliwości. Wczoraj oglądałem fragmenty i zacznę od takiej refleksji trochę smutnej, po to, żeby później było radośniej. Otóż wczoraj oglądałem fragmenty Światowych Dni Młodzieży z Rzymu z 2000 roku, czyli u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, u progu trzeciego tysiąclecia na świecie, w Europie. I tam papież Jan Paweł II powiedział słowa, które rzeczywiście mrożą krew w żyłach, jak się skonfrontuje z kolei ze słowami jego następcy. L'Europa del terzo millennio o sarà cristiana o non sarà. Europa trzeciego tysiąclecia albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Jak to się skonfrontuje ze słowami z kolei Benedykta XVI wypowiedzianymi i zapisanymi w ostatnich rozmowach niedawno opublikowanych, że Europa nie jest już chrześcijańska i nie będzie, no to bida, straszna bida. Mówiąc takim językiem swojskim. Straszna bida w tej Europie. Tym bardziej nasz patriotyzm, państwa patriotyzm, który was tutaj gromadzi, wasza wspólnota, wspólnota Zaraszowa, wspólnota gminy Bychawa, wspólnota powiatu lubelskiego, województwa lubelskiego i wspólnota polska jest tak ważna, bo w tej Europie, której chrześcijaństwa już nie ma, jak mówił Benedykt XVI, i nie będzie, w tej Europie jest jednak Polska, która jest chrześcijańska i która do tych wartości, które z chrześcijaństwa wypływają, sięga. I takie nasze spotkania, patriotyczne spotkania, to jest znów odwoływanie się właśnie do tych wartości chrześcijańskich. Patriotyzm nie polega, nieraz był tak, zwłaszcza przez jakby mniejszym dzieckiem, już nie jestem dzieckiem niestety, natomiast jak byłem dzieckiem, to patriotyzm kojarzył się z jakimś bohaterstwem, z bohaterstwem żołnierzy niezłomnych. Dzieci żołnierzy niezłomnych, czyli z koniecznością oddania życia za ojczyznę. No nie, patriotyzm to nie tylko to, bohaterstwo to nie tylko to. Bohaterstwo oczywiście musi prowadzić w takich skrajnych sytuacjach, w jakich wyście się znajdowali wówczas, musi prowadzić do takich poświęceń, ale wcale nie musi oznaczać to, że to rzeczywiście będzie również naszym udziałem. Patriotyzm to jest również odwoływanie się do wszystkich tych wartości, które wynikają, wypływają z naszej historii. Cała ta przeszłość to jest dziedzictwo, które musimy przenieść w przyszłość, ale żeby to dziedzictwo przenieść w przyszłość, to najpierw trzeba je poznać, trzeba je odkryć, trzeba się z nim utożsamić i trzeba
przekazać je następnym pokoleniom. Patriotyzm to jest również zamiłowanie w tradycji, w obyczajach, w folklorze, więc to jest wszystko to, co my dzisiaj tu będziemy robić. To jest wspaniały występ młodych ludzi, dzieci, to jest śpiew wszystkich tych pieśni naszych narodowych, które budują naszą wspólnotę i rozbudowują naszą wspólnotę. Więc Państwu serdecznie gratuluję tego pomysłu i życzę, żeby te pikniki patriotyczne stały się stałym elementem życia Zaraszowa i stałym elementem życia gminy Bychawa, bo one, jeszcze raz powtarzam, budują naszą wspólnotę, a to budowanie naszej wspólnoty, specjalnie zacząłem od tego braku chrześcijaństwa w Europie, to budowanie naszej wspólnoty, odwoływanie się do naszych tradycji zakorzenionych w chrześcijaństwie jest dzisiaj w tej Europie, i Europie, która się islamizuje i która się dechrystianizuje, jest szczególnie ważne. To jest wymiar nie tylko Zaraszowa, gminy Bychawa, powiatu lubelskiego, województwa lubelskiego i Polski, ale to jest wymiar Europy. Bo ten sam papież Benedykt XVI mówi, tym większa będzie odpowiedzialność każdej wspólnoty, nawet najmniejszej wspólnoty, która będzie się odwoływała i zakotwiczała właśnie w tych wartościach chrześcijańskich. Życzę Państwu miłego popołudnia i oby tak dalej. Można powiedzieć alleluja i do przodu. Wszystkiego dobrego. Teraz prosimy o występ zespołu Henryczki. Szanowny panie wojewodo, szanowni mieszkańcy, również organizatorzy tej wspaniałej patriotycznej uroczystości w dniu dzisiejszym. Z przyjemnością, jak zawsze, przyjeżdżam do Zaraszowa, bowiem w orkiestrze naszej, którą 23 lata temu powołałem do życia, zawsze była młodzież, która wspierała nas, nie tylko jako uczniowie, ale również jako muzycy. Pokażcie się dwaj mieszkańcy Zaraszowa, którzy świetnie się rozwijacie w orkiestrze naszej, chodzi do szkoły, a tutaj korzenie. Jako ciekawostkę, ponieważ mowa dzisiaj jest o zmianie pokoleniowej, to chcę powiedzieć, że przed laty, gdy opiekowałem się Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Bychawa przez 8 lat, miałem ogromną przyjemność właśnie razem muzykować w tej orkiestrze z pradziadkiem tych dwóch chłopców i z dziadkiem, a ostatnio nawet z ich tatą. Także jest to fajna sprawa, bawić się. No dzisiaj przepraszamy, że nie jesteśmy w pełnym składzie, bo aktualnie jest 36 osób w orkiestrze, ale jest też ważne święto w Bychawie. Odwiedził nas biskup, o 8.30 mieliśmy przyjemność obsługiwać uroczystość w kościele i część naszej młodzieży, która jest, która uczęszcza do trzeciej klasy gimnazjum, akurat dzisiaj miała moment bierzmowania i są teraz spotkania rodzinne, stąd w takim troszeczkę okrojonym składzie. Państwo znacie, miejscowi to znacie naszą orkiestrę. Ja chcę powiedzieć, że powołałem ją do życia 23 lata temu. Mieliśmy ogromną przyjemność być w 12 krajach, między innymi niezapomniany koncert, wprawdzie z tej młodzieży nikt nie był, ale ja wtedy byłem z inną młodzieżą, która dzisiaj już jest dorosła. Też z Zaraszowa było wtedy czterech muzyków. Niezapomniany koncert na audiencji urodzinowej Ojca Świętego w Rzymie w 2000 roku. W 2001 roku, przepraszam, w 2000 roku mieliśmy przyjemność wspólnie z orkiestrą polonijną w Chicago obsługiwać uroczystość trzeciomajową. To było też niezwykłe wydarzenie. Uczestniczyliśmy również w Festiwalu Międzynarodowym w Sergiejewce koło Odessy, w Bułgarii, w Kitten-Koprymorska na uroczystościach dziesięciodniowych, we Francji, w La Chapelle, jako podsumowanie współpracy między tu Lubelszczyzną a tamtym regionem w Brytanii. Miałem też również ogromną przyjemność obsługiwać uroczystość 65. rocznicy bitwy Monte Cassino z młodzieżą, właśnie z całą tą ekipą, która tragicznie zginęła pod Smoleńskiem. My byliśmy razem wspólnie wtedy w 2009 roku, a po roku czasu już ci ludzie od nas odeszli. To było też cudowne, patriotyczne przeżycie i nie tylko dla mnie, ale również dla młodzieży. I w takim duchu też staramy się kształcić naszą młodzież w naszej szkole. Dlatego rozpoczniemy dzisiejszy krótki nasz występ. Państwo wybaczcie, może będą jeszcze inne okazje. Później, jeżeli Państwo pozwolicie, to ja ze swoim zespołem Henryki Przyjaciele to już na tej małej scenie troszeczkę pomuzykujemy, żeby było wieczorem radośniej. A tymczasem bardzo proszę wszystkich o powstanie.
Państwo, bo to jest takie bardzo poważne, może jako, że młodzież lubi też i rozrywkę grać, to może takie troszeczkę w innym duchu. To też patriotyczne.
Dziesięcioro dzieci z podstawowego składu dzisiaj miało bierzmowanie, więc taka sytuacja trochę trudna, ale jeżeli Państwu podobało się, to bardzo serdecznie ja dziękuję. Oklaski dla młodzieży. My się zmieniamy, a młodzież coraz młodsza. Ten etat do prowadzenia pracy z tą młodzieżą. A to, co czyni ja, to tylko z potrzeby serca. Z tego tytułu mam ogromną przyjemność, że mogę służyć ludziom, mogę dawać dobry przykład i uczyć tą młodzież tego, co powinien umieć. Dziękujemy serdecznie Orkiestrze Henryczki, działającej przy Zespole Szkół imienia księdza Antoniego Kwiatkowskiego.